Tragiczny finał kampanii wrześniowej był dla mieszkańców Rumi, Zagórza i innych okolicznych miejscowości zaledwie początkiem terroru. Niemcy przygotowywali się do okupacji naszego kraju od dawna. Krwawe represje rozpoczęli zanim jeszcze na dobre zamilkły działa. Ich cel był prosty – zlikwidować polską warstwę przywódczą, a pozostałych przy życiu albo zgermanizować, albo zamienić w tanią siłę roboczą. Piaśnica. Miejsce to obok obozu koncentracyjnego w Stutthofie stało się symbolem terroru, jaki wprowadziła na terenie Pomorza niemiecka władza okupacyjna. W miejscu tym hitlerowcy zamordowali w ramach akcji Intelligent Action tysiące mieszkańców naszego regionu. Wielu przedstawicieli elity gospodarczej, intelektualnej czy politycznej. Także mieszkańców Rumi i Zagórza. Masowe aresztowania wśród miejscowych Kaszubów i Polaków przybyłych na Pomorze z głębi kraju rozpoczęły się już we wrześniu 1939 roku. Część z nich trafiła do więzień i obozów, jednak tysiące osób zostało zabitych jeszcze jesienią tego samego roku. Przygotowania do okrutnego ludobójstwa rozpoczęto już w maju 1939 roku. Wówczas specjalnie powołane komórki rozpoczęły zbieranie informacji o Polakach i Kaszubach, których uznawano za świadomych narodowo, a przez to szczególnie niebezpiecznych dla nazistów. Efektem niemieckich prac była publikacja o nazwie Sonderfahndungsbuch Polen. Była to tak zwana lista proskrypcyjna wrogów Rzeszy. Imienny wykaz ponad 60 tysięcy Polaków i Kaszubów przeznaczonych do natychmiastowej likwidacji. Obecność na tej liście oznaczała wyrok śmierci. W Sonderfahndungsbuch znaleźli się przedstawiciele świata kultury, nauki czy sztuki. Kombatanci, członkowie polskich stowarzyszeń, księża czy politycy, ale nie tylko. Wykaz ten tworzono głównie w oparciu o donosy niemieckich konfidentów. Wiele osób trafiło na listę tylko dlatego, bo w jakiś sposób naraziło się swoim niemieckim sąsiadom czy znajomym. Hitlerowcy rozpoczęli poszukiwania osób z listy proskrypcyjnej już we wrześniu 1939 roku. Tych, których udało się odnaleźć, likwidowali niemal natychmiast i bez sądu. Większość masowych egzekucji przeprowadzano w Lasach Piaśnickich, nieopodal Wejherowa. Wśród dziesiątek tysięcy ofiar śmierć w Lasach Piaśnickich poniosło wiele osób z Rumi i Zagórza, w tym księży, przedsiębiorców i członków miejscowych organizacji patriotycznych. Wśród nich znalazł się też Hipolit Roszczynialski, przedwojenny wójt naszej gminy. Aresztowano go już 12 września, a stracono w symbolicznym dla Polaków terminie – 11 listopada 1939 roku. Nie wiemy, jak wyglądały ostatnie chwile życia Hipolita Roszczynialskiego. Przepytywani po wojnie świadkowie twierdzili, że zachował bohaterską postawę do samego końca. Dzięki zachowanym dokumentom i relacjom świadków wiemy natomiast, jak z reguły wyglądały egzekucje przeprowadzane w Lasach Piaśnickich. Więźniowie z Pomorza i Kaszub po aresztowaniu trafiali do różnego rodzaju punktów przejściowych. Potem transportowano ich zazwyczaj do więzienia w Wejherowie. Stamtąd autobusami i ciężarówkami w obstawie wojskowej przewożono skazanych do miejsca kaźni, w pobliżu wcześniej przygotowanych dołów śmierci. Ofiary zmuszano do rozebrania się, następnie ustawiano na krawędzi dołu i zabijano ogniem broni maszynowej lub pojedynczym strzałem w tył głowy. Tych, którym udało się przeżyć, brutalnie dobijano. Przeprowadzone po wojnie ekshumacje wykazały, że wiele osób wcześniej torturowano, niektórych grzebano żywcem, a wśród szczątków odnaleziono kości małych dzieci i wiele butelek wódki, które pozostawili po sobie członkowie plutonów egzekucyjnych. Za te bestialskie morderstwa odpowiadali członkowie SS oraz tzw. Selbstschutzu, czyli paramilitarnej organizacji złożonej z miejscowych pomorskich Niemców. Ludzie ci często znali osoby, które skazywali na śmierć. Ich rodziny od lat żyły w symbiozie z miejscowymi Polakami i Kaszubami. Ostatecznie jednak wierność nazistowskiej ideologii, a często także chęć zemsty lub wzbogacenia się, okazały się silniejsze od jakichkolwiek ludzkich odruchów. Thank you.
Nie wszyscy aresztowani jesienią 1939 roku trafili do Piaśnicy. Nieliczni, których Niemcy z jakichś powodów pozostawili przy życiu, zostawali albo zwolnieni, albo trafiali do obozów koncentracyjnych. Przede wszystkim do KL Stutthof. Obóz Stutthof założono już 2 września 1939 roku. Pierwsi więźniowie skierowani zostali do ciężkiej pracy przy rozbudowie obozu. Karczowania lasu, niwelowania terenu, zakładania ogrodzenia, budowania pierwszych ceglanych izb. Ci więźniowie narażeni byli na fatalne warunki bytowe. W pierwszych latach chodzili wyłącznie we własnych ubraniach, w jakich zostali aresztowani. Nie mieli możliwości ich wyprania czy wysuszenia. Otrzymywali skrajnie niewystarczające racje żywnościowe. Początkowo spali stłoczeni w wojskowych namiotach, później w izbach, które tylko w niewielkim stopniu chroniły przed złymi warunkami pogodowymi. Więźniowie KL Stutthof narażeni byli na głód, choroby, skrajnie wycieńczającą pracę oraz stałe szykany ze strony służby obozowej. Zdecydowana większość więźniów nie wytrzymywała trudów obozowego życia. Wielu Rumian i Zagórzan, którzy jeszcze we wrześniu 1939 roku trafiło do obozu koncentracyjnego, już nigdy go nie opuściło. Taki los spotkał chociażby wikariuszy rumskiej parafii, księdza Szmeltera i księdza Brzezińskiego. Obaj zginęli w Stutthofie wiosną 1940 roku. Rumian i Zagórzan zsyłano do obozu w Stutthofie przez cały okres okupacji. Według zachowanych niepełnych danych łącznie trafiło do niego 61 mieszkańców naszej gminy, wśród których zmarło przynajmniej 20. Od wiosny 1940 roku do Stutthofu na dłuższy lub krótszy okres można było trafić m.in. za posiadanie radioodbiornika, używanie języka polskiego lub krytyczne uwagi względem narodu niemieckiego. Za tego typu uchybienia skazywano na kilkanaście tygodni obozu, co często wystarczało, aby już z niego nie wrócić. Zdarzało się, że mieszkańcy naszej gminy trafiali do innych obozów koncentracyjnych – Auschwitz, Dachau, Ravensbrück lub lokalnych więzień. W więzieniu w Koronowie koło Bydgoszczy zamęczono Wojciecha Sabata, przedwojennego działacza niepodległościowego i harcerza. W KL Stutthof zginął Wacław Ciesielski, kierownik Uniwersytetu Ludowego. Jeszcze w Piaśnicy zamordowano Brunona Kaszubowskiego, właściciela fabryki drzewnej w Zagórzu. Ofiar było zresztą znacznie, znacznie więcej. W pierwszych miesiącach wojny Niemcy dokonali eksterminacji pomorskiej inteligencji, liderów lokalnych środowisk, polityków czy artystów. Nieliczni, którzy przetrwali tę gehennę, z oczywistych powodów musieli ukrywać swoją przedwojenną przeszłość. Z czasem fizyczne represje nieco zelżały. Zaprzestano masowych egzekucji, a zsyłki do obozów i więzień z reguły poprzedzały wyroki sądowe. Mimo to rzeczywistość okupacyjna wciąż była okrutna. Od początku okupacji organizowano częste akcje przesiedleńcze. Najpierw usunięto z Pomorza ludność napływową, która osiedliła się tu w okresie międzywojennym. Później wysiedlenia obejmowały różne grupy ludności i były różnie motywowane. Ludzi wyganiano z rodzinnych domów, na ogół do innych miejscowości lub przenoszono do zbiorowych mieszkań gorszej jakości. Mieszkańców Rumi często wysyłano też do prac przymusowych na terenie III Rzeszy. Od lutego 1942 roku Kaszubów zmuszano także do podpisywania niemieckiej listy narodowościowej, tzw. Volkslisty. Wcześniej wpisanie się na nią było dobrowolne. Dzieliła ona ludność Pomorza na 4 kategorie. Niemcy aktywni politycznie otrzymywali kategorię pierwszą, najlepszą. Osoby spolonizowane kategorię najgorszą, czwartą. Kaszubów zaliczano z reguły do kategorii pośrednich, drugiej lub trzeciej. Podpisanie listy co do zasady chroniło całe rodziny przed obozami koncentracyjnymi i represjami. Wiele osób, mając do wyboru śmierć, zsyłkę, zagarnięcie mienia lub szykany, decydowało się na podpisanie listy narodowościowej. Miało to swoje negatywne konsekwencje. Osoby zaliczane do Volksdeutschów mogły być bowiem powoływane do niemieckiej służby wojskowej. W ten sposób wielu Kaszubów zmuszanych było do walki w niemieckich formacjach, na przykład w Wehrmachcie. Od 1942 roku Kaszubi nie mieli więc wielkiego wyboru. Albo podpisywali niemiecką listę narodowościową, albo trafiali do obozów czy więzień, gdzie czekała ich pewna śmierć. W najlepszym wypadku groziła im konfiskata majątku. Mimo to wielu Kaszubów miało świadomość, jakie są konsekwencje podpisania Volkslisty. Najpierw podpisywali ją, żeby chronić swoją rodzinę, a później przez wiele miesięcy ukrywali się u krewnych czy znajomych przed poborem. Niemiecką listę narodowościową chętnie podpisywali też sabotażyści i partyzanci, którzy do niemieckiego wojska chcieli dostać się w celach wywiadowczych. Represje miały też wymiar symboliczny.
Jeszcze w 1939 roku z przestrzeni publicznej usunięto wszelkie oznaki polskości. Emblematy, godła czy symbole narodowe. Rekwirowano polskie książki, czasopisma i wszystkie inne wytwory naszej kultury. Rumia i Zagórze utonęły za to w morzu symboli nazistowskich. Zniemczono także miejscowe nazwy. Odtąd Rumia nazywana była Rachmel, Janowo, Johannisdorf, Biała Rzeka, Weißfluss. Co ciekawe, dawną pruską nazwę Zagórza, czyli Zagorz, uznano za mało niemiecką i w odniesieniu do tej części naszego miasta częściej używano określenia Schmelztal. Ponadto wiele miejscowych ulic nazwanych zostało na cześć niemieckich bohaterów i hitlerowskich dygnitarzy. Dzisiejszy ciąg ulic Sobieskiego i Grunwaldzkiej nazywano Reichstrasse, ulica Rzeszy, i Adolf Hitlerstrasse, ulica Adolfa Hitlera. Represje dotknęły także kościół katolicki. Rumska parafia wprawdzie nie została zlikwidowana, jednak naziści od początku pragnęli wciągnąć ją w promowanie swojej własnej ideologii. Organizowano msze w intencji dygnitarzy nazistowskich. Ograniczono liczbę świąt, zabroniono procesji i używania języka polskiego. Niszczono przydrożne krzyże i kapliczki. Zagarniano mienie kościelne, także to o dużej wartości historycznej. Przez cały okres okupacji Niemcy znęcali się nad miejscowymi także psychicznie. Okoliczni Polacy i Kaszubi narażeni byli na ciągłe groźby, rewizje, a także pobicia i bezkarne morderstwa dokonywane przez żołnierzy czy policję niemiecką. Niemcy uważali się za rasę panów. Ze swojego rzekomego prawa wyższości chętnie korzystali. Mieszkańcy naszej okolicy na własnej skórze doświadczyli bestialstwa niemieckich okupantów. Lokalna administracja, oprócz znęcania się nad miejscową ludnością, całkowicie zmieniła też dotychczasowy charakter Rumi, Zagórza. Ze względu na istniejące tu przed wojną lotnisko, Niemcy widzieli w Rachmel zaplecze dla Luftwaffe, niemieckiego lotnictwa. O tej historii opowiem jednak w kolejnym odcinku serialu dokumentalnego Śladami dawnej Rumi.